Marka Rotenso. W Polsce jest z nami od 2014 roku. Oferta marki Rotenso to bardzo szeroki wachlarz różnego rodzaju urządzeń do różnego zastosowania, od domowych przez komercyjne. Przejdźmy teraz sobie do konkretnego urządzenia, żeby opowiedzieć o jego zaletach, o jego wyglądzie. Zapraszam. Klimatyzator Yato to ten tutaj stojący gentleman. Jest to urządzenie, które wyposażone jest w podwójną tacę ociekową. W związku z tym może stać tak jak tutaj. Wówczas pracuje jako takie urządzenie przypodłogowe. Równie dobrze możemy je zawiesić pod sufitem. Wówczas będzie pracowało jako urządzenie podstropowe. Klimatyzator ten występuje w dość bogatym typoszeregu, bo od 5 kW aż do 16 kW. Przy tych dużych urządzeniach zasięg powietrza jest bardzo duży, w związku z czym takie urządzenie możemy często spotkać w na przykład hipermarketach, gdzie potrzebujemy duży zasięg tego powietrza, a jednocześnie dużą moc, żeby wychłodzić dość duże pomieszczenia. W urządzeniu tym, co ciekawe, jesteśmy w stanie ustawić podtrzymywanie temperatury 8 stopni w pomieszczeniu, czyli w sytuacji, kiedy na zewnątrz szaleje zima, my nie używamy danego pomieszczenia, w którym jest zainstalowane właśnie takie urządzenie, no to możemy sobie ustawić podtrzymywanie tych wspomnianych 8 stopni. Dzięki temu nie musimy niepotrzebnie dogrzewać pomieszczenia, jednocześnie dbamy o to, aby budynek czy też dane pomieszczenia zbytnio nam się nie wyziębiły. Urządzenia te łączymy z agregatem Unico, jest to już w wersjach z X-em, czyli tych, które pojawiły się w Polsce w 2021 roku. Agregaty Unico, czyli coś, co tutaj być może widzicie stojące za mną, są to agregaty, które standardowo zostały wyposażone w grzałkę tacy ociekowej, w grzałkę kartelu, dzięki czemu urządzenie to może pracować przez cały rok. Możemy chłodzić się latem i grzać w okresie przejściowym, a także zimą, dzięki właśnie temu pakietowi zimowemu. Opcjonalnie takie urządzenie jesteśmy w stanie doposażyć w moduł Wi-Fi, dzięki któremu będziemy mogli sterować tym urządzeniem, nie przebywając w tym samym pomieszczeniu. Możemy przykładowo z samochodu, z domu, czy też z zupełnie innego kontynentu na przykład uruchomić, włączyć, wyłączyć, przestawić temperaturę, cokolwiek właśnie za pomocą takiego modemu Wi-Fi. Mam nadzieję, że spodobało Ci się to urządzenie. Jeśli masz na jego temat jakieś pytania, to zachęcamy do kontaktu z nami. A jeśli szukasz czegoś, co ma nieco inne funkcje albo nieco inny wygląd, to obejrzyj kolejne materiały związane z marką Rotenso.